Witam serdecznie, kontynuujemy demontaż. Spróbujemy sobie zdjąć górę i ścianę boczną. I myślę, że powoli będziemy się dostawać do środka. Postaram się omówić wszystko w miarę rzetelnie, jeśli chodzi o ten demontaż. Tutaj na pierwszym planie widać, że mamy też mocowanie do hopera do kawy. I to jest dość ciekawe rozwiązanie, bo zdaje się, że będzie można to wykorzystać. Ja sobie sprawdzę ten rozmiar, ale kto wie, czy nie będziemy mieli jakiegoś standardu. Jeśli nie, to trochę szkoda, bo właściwie nie chciałbym kupować hoperów w Karimali, dlatego że są, no powiedzmy, że dość drogie. I myślę, że chyba nie ma sensu tych nowych hoperów kupować. Natomiast to chyba mamy jakąś śrubkę. Zdemontujemy to później w takim razie. Co my tu mamy? Mamy oczywiście podłączenie do masy, do PE, i mamy podłączenie chyba sprawdzające. Trudno powiedzieć właściwie, co to jest. Co my tu mieliśmy? Będzie to trzeba zweryfikować. To pierwszy raz widzę coś takiego. Cóż by to miało być za podłączenie? Pojęcia nie mam. Być może jakiś rodzaj przełącznika tam się znajduje w środku. Pierwsze widzę. Ok, podłączenie. Tu jak widać w środku, nie wiem czy to dobrze widać, zaraz sobie to przestawimy. Będziemy mówić dokładnie o tym, co tam w środku nam widać. Ja to odłączę i zaraz do tego wrócimy. Witam ponownie. Część górna została zdjęta. Zdjąłem też drugi bok. I zaraz będziemy przechodzili do kolejnych elementów. Oczywiście później sobie odkręcimy resztę tego frontu, ale zanim do tego przejdziemy, myślę, że warto porozmawiać o tym, co się tu właściwie znajduje i omówić kilka bardzo ważnych elementów. Część z nich już omawiałem i zaraz, czy też wspominałem, i zaraz sobie dokładnie to jeszcze raz omówimy. Co jest bardzo ciekawe. Przede wszystkim na pierwszym planie mamy młynek. I to jest, powiedzmy, że wydaje mi się, że to jest wysokiej jakości młynek z bardzo interesującym sposobem regulacji. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale tutaj, w tym miejscu, mamy taki ślimak, który jest takim elementem nastawnym dla wysokości żarna. I tak jak, nie wiem czy ktoś kojarzy, ale w młynkach Mazer, bardzo cenionych, w młynkach Mazer mamy ręczne nastawianie tego i oczywiście to są bardzo dobre jakości młynki, ale w porównaniu z tym są wyjątkowo nieprecyzyjne. Tutaj mamy bardzo dobry sposób nastawiania i myślę, że sobie to oczywiście zdemontuję i prawdopodobnie z tego młynka zrobię sobie bardzo dokładny, bardzo dobrej jakości własny młynek. Być może problemem będzie stworzenie takiego kołnierza, który by akceptował, powiedzmy, jakiś tam hopper. Niemniej cała reszta, wszystko co tutaj jest, można sobie wykorzystać i zrobić z tego naprawdę bardzo wysokiej jakości młynek. To jest świetna sprawa. To na pewno będzie wykorzystane jako oddzielny zupełnie projekt. Inna rzecz, wspominałem o tym już. W tym miejscu mamy blok tak zwanego mieszacza. I on sobie tutaj miesza wodę. Mamy dwa elektrozawory do tego podpięte. Elektrozawory z wejściem płaskim. I oczywiście dalej jest wejście na teflon. Są różnego rodzaju, tutaj widzę, to jest wąż silikonowy, który będzie prawdopodobnie też prowadził, jak sądzę, gdzieś tam pewnie do wyprowadzeń.
na zewnątrz, te, o których na górze mówiłem. Mamy jakąś tam formę trójnika, która prowadzi nam gdzieś tam, też są dalej jakieś wyprowadzenia. To jest wymiennik ciepła, więc możemy mówić o tym, że to prawdopodobnie szło do zaworów, do grupy parzącej. Tutaj mamy manometr, dość sfatygowany, prawdopodobnie całkowicie do wyrzucenia, ale zaraz sobie jeszcze sprawdzimy, jak to tam funkcjonuje. Może gdzieś do jakichś takich bardzo, bardzo takich eksperymentalnych zastosowań może gdzieś tam będę chciał wykorzystać. Tutaj, jak sądzę, mamy presostat. Ja mówiłem już, nie jestem fanem takich presostatów, raczej wolę rozwiązania typu Sirai, bardziej przemysłowe. Ale słyszałem też bardzo dobre opinie. One są nieco tańsze i są cichsze, ale no też częściej je prawdopodobnie trzeba wymieniać. Jest to jakieś tam rozwiązanie, może wykorzystam, zobaczę, w jakim on jest stanie. Biorąc pod uwagę stan samego ekspresu, prawdopodobnie nie będzie w najlepszym stanie, ale zobaczymy. Może też do jakichś zastosowań eksperymentalnych też będzie można go wykorzystać. Zaczynam się troszeczkę przekonywać do połączeń teflonowych. Być może na połączeniach teflonowych też coś zmontuję. Tam w tle, nie wiem czy to widać, mamy dwa połączenia. One prowadzą do dwóch sond wysokości wody w bojlerze i z reguły, tak jak się wcześniej spotykałem, nie widziałem dwóch sond, tylko raczej jedno połączenie było do uziemienia bojlera, a drugie stanowiło podłączenie do sondy. Jest to trochę inne rozwiązanie, ale też bardzo ciekawe, godne uwagi, ponieważ w prosty sposób pokazuje, że po zwarciu, czyli kiedy woda zwiera to połączenie, mówimy o tym, że bojler ma taki poziom wody, jaki byśmy chcieli. I myślę, że to po demontażu ja też jeszcze pokażę. Bardzo fajne rozwiązanie, dość czyste. Można sobie za pomocą jakiegoś tam Arduino czy czegoś takiego w prosty sposób tworzyć taki system sterowania. Bardzo fajne. Z góry tutaj wydaje mi się, że to będzie wszystko. Tak jak już mówiłem, ten zespół blok plus elektrozawory jest dla mnie wyjątkowo cenny, najprawdopodobniej będę go wykorzystywał. O tym już wspominałem, czyli jest to zabezpieczenie zaworu bezpieczeństwa, żeby nam nie zalewał ekspresu. Dlatego, że prawdopodobnie jest to, byłoby ryzyko, że mógłby nam zalać elektronikę, a tego byśmy nie chcieli. Więc jest to szczelne zabezpieczenie, bardzo dobre rozwiązanie, bardzo czyste, które prowadzi do tacki ociekowej. Zaraz sobie przejdziemy do analizy drugiego boku. Ponownie. Mamy tutaj tę część boczną i tak jak już wcześniej wspominałem, mamy tutaj silnik młynka. To jest cały ten zespół tego młynka. Młynek jest dość potężny. Zaraz sobie po demontażu sprawdzimy, jakie on jest mocy, ale wygląda na bardzo solidny młynek. Myślę, że to jest ciekawa zdobycz, jeśli chodzi o możliwość wykorzystania tego w jakimś tam dalszym projekcie. Tu widać taką ciekawą spiralę zrobioną z rurki, bardzo cienkiej rurki miedzianej. I to połączenie prowadzi nam do manometru, który nam ma odczytywać ciśnienie parzenia. I to jest ciśnienie mniej więcej na poziomie około 9 barów. Akurat ten manometr ma możliwość zbudowania ciśnienia do wartości 20, może wytrzymać 20 barów, ale no oczywiście w zastosowaniach ekspresów do kawy to jest niepotrzebne zupełnie. W tle widać, nie wiem czy jest to widoczne, tutaj mamy wyprowadzenia pompy. Tu są wyprowadzenia pompy. Tutaj to jest przycisk resetu dla termostatu. Tam w tle widać taki metalowy przewód, który ciągnie się nam do termostatu. To jest przewód, o którym mówiliśmy wcześniej. To jest, wchodzi nam do pewnego otworu, który jest w grzałce. Było to we wcześniejszym filmie widać i on prowadzi do termostatu. W sytuacji ten termostat tutaj jest formą zabezpieczenia. To znaczy standardowo on nie odłącza nam grzałki,
On nam odłączy grzałkę w sytuacji, kiedy mamy przegrzany bojler. To znaczy na przykład nie zadziałał nam presostat, zepsuł się. A po zepsuciu tego termostatu następną deską ratunku będzie, po zepsuciu tego presostatu, następną deską ratunku będzie termostat. Jest on z reguły przekalibrowany na jakąś tam wartość powyżej takiej oczekiwanej dla nas temperatury. Jeśli boiler dojdzie do takiej temperatury, termostat powinien nam odłączyć grzałkę. Będzie się to działo w ten sposób, że wyskoczy nam ten przełącznik i nie będziemy mogli działać na tym termostacie aż do momentu ponownego załączenia tego połączenia. Oczywiście trzecią deską ratunku jest już zapór bezpieczeństwa, ale to jest skrajny przypadek. Raczej nie chcemy tego, żeby nam coś takiego nastąpiło, tak? Więc mamy taki trójstopniowy system zabezpieczeń. Tutaj, w tym miejscu jest, ja sobie to zdejmę, mamy mózg całego ekspresu i ten mózg ekspresu to jest jedna z najdroższych rzeczy, które się w tym ekspresie znajduje. Widzimy tu zespół przełączników SSR, czyli tych Solid State Relay, czyli półprzewodnikowych wyłączników. I myślę, że zaraz sobie dokładnie o tym porozmawiamy. Mamy więc mózg operacji. Jak już wspomniałem, tutaj mamy przełączniki półprzewodnikowe, SSR-y tak zwane, do 5 amperów, więc dość mało, ale wystarczająco dużo, żeby można było nimi sterować z elektrozawory. Tu, jak sądzę, mamy prawdopodobnie też jakąś formę przełączników. Ja sobie to później sprawdzę, bo teraz słabo to widać. Więc no, całość tego sterownika jest rzeczywiście bardzo droga i jeśli ja nie ukrywam, że jeśli mi się uda, ja to spróbuję sprzedać po jakiejś tam niższej cenie. Na pewno jeśli ktoś ma, spaliło mu się to, może mu się to przydać. Natomiast jeśli się nie uda tego sprzedać, to prawdopodobnie to rozlotuję i wykorzystam sobie komponenty. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę tutaj? Myślę, że ten element, który tutaj widać, też jest godny uwagi. To jest, jak sądzę, trójfazowy stycznik magnetyczny. On działa w ten sposób, że za pomocą niższego napięcia, jakiegoś sterującego, jesteśmy w stanie go załączyć, po czym on zwiera styki wysokoprądowe. Przez to, że mamy tutaj grzałkę, która jest mocy 3,3 kW, no, myślę, że byłoby ciężko załączać to w jakiś inny sposób, tak? Musimy znaleźć sposób na to, żeby załączać tego rodzaju wysokie prądy, które płyną, w jakiś bezpieczny sposób. I taki stycznik jest tego typu rozwiązaniem. Tutaj widać fragment, nie wiem czy to... Ja spróbuję kawałeczek może przesunąć. To jest wspomniany wcześniej termostat. Z tej strony myślę, że to już będzie wszystko. Może jeszcze tylko dodam, tutaj mamy, widać, ukrywa się transformator. Też dość drogi komponent. I ja sobie oczywiście później sprawdzę, na jakie napięcia tak naprawdę on nam transformuje napięcie fazowe. Z tej strony to będzie wszystko.